Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a dzisiaj porozmawiamy sobie o 10. generacji procesorów Core od firmy Intel. I wiem, że już minęło troszeczkę czasu od premiery, no ale myślę, że dalej jest temat warty przegadania. Intel Comet Lake S, tak właśnie nazywa się ta generacja. I początkowo myślałem, że ta generacja będzie gorsza. To nie tak, że ona jest jakaś super wybitna czy coś w ten deseń, ale po prostu myślałem, że wyniki będą dużo gorsze. Okazuje się, że jest całkiem okej. W sensie nie ma tutaj żadnej rewolucji i to jest bardziej taka ewolucja dalej tych procesorów. No ale dzisiaj porozmawiam sobie na temat, co jest nowego, co jest dobrego i niestety, co jest złego w procesorach 10. generacji. W dzisiejszym materiale będę się głównie posiłkował procesorem i5-10600K oraz i9-10900K. No i żeby nie było tak ponuro, zacznijmy najpierw od pozytywnych rzeczy, które spotkały nas w tej 10. generacji. Hyperthreading we wszystkich procesorach z tej generacji, nie licząc Celeronów. Chciałoby się powiedzieć wreszcie, ale jak to też mawiają, lepiej późno niż później. Więc teraz we wszystkich procesorach praktycznie znajdziemy hyperthreading. No i też troszeczkę procesory są bardziej zróżnicowane, więc analogicznie w i3-kach mamy 4 rdzenie 8 wątków, w i5-kach 6 rdzeni 12 wątków, w i7-kach mamy 8 rdzeni i 16 wątków, no i w i9-kach mamy, uwaga, 10 rdzeni i 20 wątków. Z dobrych rzeczy mamy też nowy chipset Z490 oraz H470. No i tutaj z plusów dodano wsparcie do 2,5 gigabitowego Ethernetu w standardzie oraz Wi-Fi 6. Nieoficjalnie mówi się także o PCI Express 4.0, jednakże mówi się o tym w kontekście tego, że na tych płytach będzie to działać, ale dopiero z procesorami 11. generacji. No ale jak to bywa w przypadku premier, są także minusy. Mamy nowy socket. Jej! Rzecz, o którą chyba nikt nie prosił, ale to już jest taki klasyk w wydaniu Intela, to znaczy, że jedna płyta obsługuje dwie generacje procesorów. Nowy socket nazywa się LGA 1200, no i ma jeden dodatkowy rząd pinów na dole, który, jak niektóre przecieki wskazują na to, że i tak nie jest póki co wykorzystywany, bo będzie wykorzystywany dopiero w generacji Rocket Lake, czyli 11. No i wielka szkoda, bo myślę, że gdyby procesory 10. generacji działały również na starszych płytach głównych, no to byłoby prościej je po prostu polecać, bo można by było sobie łatwiej zupgrade'ować sprzęt. No i jako kolejny już symboliczny minus, to dalej mamy 14 nanometrów, czyli proces litograficzny, z którym Intel nie potrafi zejść już od jakiegoś czasu. I wiecie co, osobiście myślę, że śmieszne to było rok czy dwa lata temu, a teraz to już jest co najwyżej smutne, że cały czas dostajemy takiego odgrzewanego kotleta. Jednakże trzeba przyznać inżynierom od Intela, że to jest aż imponujące, ile są w stanie wycisnąć z tych 14 nanometrów, bo one są już bodajże od generacji Skylake, a proszę, tutaj przykładowo i9 ma 10 rdzeni i całkiem nieźle chodzi. No ale właśnie, temperatury, tak? Skoro mamy dalej stary proces litograficzny, to pewnie będą wysokie temperatury, zgadza się? No i tak i nie, to zależy. Otóż troszeczkę grubszy jest tym razem IHS, żeby lepiej odprowadzać temperatury z samego rdzenia. Wprowadzono tutaj także power limit, który określa maksymalny czas pracy w trybie turbo, który oczywiście można zdjąć w BIOSie i ja również go zdjąłem. Jednakże tutaj dla kontekstu wrzucę Wam taki wykresik. Jak widzicie, z limitem na 4,1 GHz i9 uzyskuje 61 stopni, jednakże bez limitu, gdy pracuje na 4,9 GHz, no to już mamy 88 stopni. Na chłodzeniu Assassin 3, które jest dość dużym chłodzeniem powietrznym, więc jeżeli ktoś z Was planuje podkręcać i9, to tylko z wielkim IO. No chyba, że z Noctuą. Dla perspektyw zerknijmy sobie jednak jeszcze, jak z temperaturami radzi sobie i5. No tutaj wychodzi to o wiele lepiej. Pobór mocy nie napawa, szczerze mówiąc, optymizmem, ale no z tym też trzeba się liczyć. No, a to wszystko jeszcze jest bez overclocku, więc gdyby ktoś chciał podkręcać procesory, trzeba liczyć się z większym poborem mocy. Dzisiejsze testy wykonałem również w porównaniu do kilku procesorów z 9. generacji, do których mam dostęp, a także z kilkoma procesorami Ryzen, czyli 3600 i 3700X, takie, które mam. W tych testach nie będzie i9-ki. W sensie, bo mam same pudełko, nie mam tego procesora.
Tak wiem, kłamią w tej telewizji ciągle. 10. generację testowałem na tej wypasionej płycie od Asusa. Jest to płyta z serii Hero. Jejku, jest to strasznie droga płyta, ale jest też jedną z lepszych, więc jeżeli kiedyś będę chciał zrobić film o ekstremalnym żyłowaniu tych procków, no to nalajcie, będziemy mogli to zrobić. Oj, i zerknijcie jeszcze teraz na te wszystkie trzy platformy testowe, no i zaczniemy się przedzierać przez te testy. Dobra, no to zaczynamy z kopyta z Cinebenchem. Jak tutaj widać, schemat będzie się troszeczkę powtarzał. No tutaj w czołówce jest i9, co raczej zaskoczeniem nie będzie, jako że jest to procesor w tym zestawieniu, który ma najwięcej rdzeni i najwięcej wątków. Zresztą co do samej i9 to porozmawiamy sobie jeszcze za chwileczkę. Przechodząc do Blendera, bez niespodzianek, również najlepiej radzi sobie tutaj i9, ale szczerze mówiąc całkiem wyrównany pojedynek tutaj z Ryzenami w przypadku i5. W V-Rayu schemat się powtarza, wyniki prezentują się bardzo podobnie. Nie inaczej jest w sumie w przypadku DaVinci Resolve, który enkoduje kodek H264, zarówno w przypadku Full HD, jak i 4K schemat się powtarza. Inaczej jest w grach. Jak wiemy, Intele bardzo dobrze w nich sobie radzą. Tutaj w Counter-Strike'u Global Offensive również na czele są procesory 10. generacji, chociaż trzeba przyznać, że Ryzen nieco mocno depcze im po piętach. Wiedźmin 3 to również domena Inteli. Tutaj dość mocna dominacja ze strony niebieskich, zarówno w przypadku miejsca procesorowego. Jednakże, co zaskakujące, w miejscu graficznym nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Red Dead Redemption 2, tutaj niewielka różnica pomiędzy procesorami niebieskich, jednakże w przypadku Ryzenów nieznaczna przewaga. Need for Speed Heat, ewidentnie widać, że i9 z dużą ilością wątków odleciała tutaj nam w kosmos w stosunku do pozostałych procesorów, no i całkiem niezłe wyniki tutaj osiągamy. Doom Eternal, gra, która działa na Vulkanie, jest to API opracowane przez AMD, no i tutaj różnica pomiędzy wszystkimi procesorami nie jest aż tak wielka. Metro Exodus, gra również bardzo mocno wykorzystująca kartę graficzną, no i tutaj wyniki również nie powinny nikogo zaskoczyć. Assassin's Creed Odyssey, gra, która działa na DirectX 12, tutaj ewidentnie procesory niebieskich, ich wysoki zegar oraz wielka ilość wątków pomaga w tej grze, no i bez najmniejszego problemu osiągają one zwycięstwo. No i na sam koniec zostawiłem sobie jeszcze Control z włączonym ray tracingiem, no i tutaj widzimy, że w przypadku wszystkich procesorów różnica w wydajności jest marginalna. To przedarliśmy się przez te testy, tak wam się przyznam, że sporo się natestowałem tego, ale było warto. Tutaj takie małe sprostowanie do tej i9. W zadaniach tych takich bardziej procesorowych na początku w programach ona wyszła najlepiej. No, tak jak powiedziałem, był to po prostu procesor w zestawieniu, który ma największą liczbę rdzeni, największą liczbę wątków. Przy czym warto powiedzieć, że jego konkurentem jest Ryzen 9, do którego ja osobiście nie mam dostępu. To Ryzen 9 w tych zadaniach będzie nieznacznie wygrywał. Oczywiście w grach poradzi sobie gorzej, jak to zwykle bywa w przypadku procesorów AMD. Jednakże warto o tym pamiętać, że to nie jest tak, że i9 to jest po prostu ogólnie najlepszy. Jako że te testy wykonywałem dość długo, to miałem również czas na dość dużo przemyśleń, że tak to nazwę. Powiem wam tak, jeżeli ktoś z was ma procesor 9. generacji, wydaje mi się, że niekoniecznie będzie zainteresowany upgrade'em, jako że nowy chipset oferuje 2,5 giga Ethernet czy tam Wi-Fi 6, myślę, że to nie będą feature'y, dla których ktoś z was będzie chciał koniecznie przeskoczyć na ten nowy statek. Wydaje mi się, że taką bardziej realną alternatywą może być tutaj 11. generacja, która prawdopodobnie wprowadzi PCI Express 4.0. Wtedy będzie już faktycznie jakaś większa różnica. Niemniej jednak nawet 9. generacja całkiem nieźle radzi sobie w grach. Gdy jednak zestawimy to sobie wszystko cenowo, okaże się, że tak naprawdę komputery, które są dedykowane grom, czyli tym, czym Intel zawsze mocno stał, problem polega na tym, że cenowo wychodzi to tak, że komputery z i5 zaczynają mieć sens wówczas, gdy jesteśmy w okolicach kwoty 6000 zł. Poniżej tej kwoty 6000 zł raczej bardziej opłacalne komputery będą zawierały mimo wszystko, moim zdaniem, procesory AMD, które są mimo wszystko troszeczkę tańsze. i9 to jest taki procesor, który no, ciężko mi jakby komukolwiek, nie wiem, zarekomendować czy coś więcej na jego temat powiedzieć, bo to jest procesor, który ma trochę dziwną ilość rdzeni, że tak to nazwę. Ma 10 rdzeni, 20 wątków. I 20 wątków to jest, no,
Z jednej strony dużo do takich prac procesorowych, na przykład Blender czy renderowanie filmów, ale z drugiej strony są procesory, które mają więcej tych wątków, więc no, to jest taka hybryda, jeżeli ktoś z Was troszeczkę używa procesora do pracy, ale jednocześnie chciałby grać. Szkoda, że do tego testu nie miałem do dyspozycji i7 10. generacji, bo wydaje mi się, że to będzie super procesor dla graczy, który właśnie ma 8 rdzeni, 16 wątków. No to jest taka liczba, która w grach bardzo dobrze się sprawdza. I wydaje mi się, że ta i7 10. generacji to będzie właśnie taki święty gral graczy, którzy będą chcieli budować bezkompromisowe komputery do gier, a i9 jest bardziej skierowana do entuzjastów, którzy przede wszystkim chcą mieć największą ilość rdzeni, które oferuje po prostu, które oferują niebiescy, i te dwa dodatkowe rdzenie zapasu być może gdzieś tam im się przydadzą. Mimo wszystko wydaje mi się, że w komputerach gamingowych częściej będziemy widzieć i piątki, i siódemki niż w tegoroczne i dziewiątki. W ogóle tak długo mi zeszło na te wszystkie testy, że AMD zdążyło wypuścić odpowiedź w wydaniu procesorów XT. No, trzeba by się sprężać bardziej. Ale w każdym razie jestem ciekawy, co wy myślicie na temat tej 10. generacji. Przyszłość? Ślepa uliczka? Fajne? Niefajne? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.